Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do obi. I jest to inny obi niż zwykle, dlatego że wybraliśmy się do Ikei. No i przy okazji obok jest obi. Postanowiłem wejść po te lutownice, o których ostatnio mówiłem. Ale już wchodząc zobaczyłem takie rośliny, że po prostu o nie miałem. No widzicie te piękne, ogromne oliwki, 30-letnie I te palmy, trochę karpusy, znaczy szorstkowce. No po prostu szok. Jest dzisiaj tak upalnie, tak straszliwie gorąco. Że w sumie chowaliśmy się w sklepach przed tym upałem, bo w domu nie dało się wysiedzieć. No ale właśnie przez ten upał było tak niesamowicie tropikalnie, też w tym sklepie. Te wszystkie rośliny od razu wydawały się bardziej na miejscu. No i stwierdziłem, że nagram wszystko, co tam jest. Obserwując ceny tych palm, nie da się zauważyć, że im droższa, tym starsza, ale jednak ta różnica cenowa nie jest współmierna, moim zdaniem, do rozmiaru. No bo spójrzcie na te za 1100, coś tam. A tę drugą za 1200, coś tam różnica jest ogromna, moim zdaniem, bo to, jak ta kłodzina przyrasta, to nie jest tak jak u drzewa powiedzmy jabłonki czy u bambusa, że to rośnie błyskawicznie. Dlatego, jak już miałbym kupować, to kupowałbym największą, no bo po prostu robi największe wrażenie, a stosunek ceny. Do tego, co dostajemy, jest też najlepsze. Nie są to tanie rzeczy, jak widać, no ale niestety 30 lat, czy 15 lat wzrostu rośliny, czy 12 lat wzrostu rośliny też swoje musi kosztować. No dobra, teraz idziemy już do środka, chociaż wyjdziemy też do ogrodu. Zapraszam Was na ten odcinek. Muszę przyznać, że dawno nie byłem w Obi, a już w tym Obi tutaj to naprawdę dawno, dlatego jestem zdziwiony, bo zawsze tutaj przy wejściu była ekspozycja roślin, a w tej chwili zobaczyłem tylko taką wielką monsterę, no jakiegoś tam Fikusika, ale ta monstera zwiastowała to, że będą ciekawe rośliny, bo skoro ona stoi przy tym wypoczynku, jakimś tam za 3000, bo to nie jest cena rośliny, to znaczy, że jest tego więcej. Tam dalej w dziale ogrodowym. Jak widać, mam już lutownicę, więc mogę na spokojnie skupić się na roślinach. Na samym wejściu do działu ogrodowego są miniaturki, takie do słoików i tak dalej oraz dwie wandy w szkle i jeszcze kilka innych storczyków. Ale tak naprawdę to te wandy mnie najbardziej zainteresowały, jak zwykle. Begonie, niektóre spoko, niektóre trochę smutne. No ale jest naprawdę upał, więc. Nie wiem, czy dzisiaj podlewali, a wszystko mega schnie. Poza tym w tym sklepie jest naprawdę dużo światła, naturalnego światła, przez które z jednej strony wszystko pięknie wygląda i można super pokazać takie cechy roślin, których nie widać w świetle sztucznym albo w słabym oświetleniu, ale z drugiej strony bardzo ciężko się nagrywa, bo wszystko rzuca cienie, czasami światło bezpośrednio wpada do obiektywu, więc Starałem się nagrać tak, żebyście jak najwięcej zobaczyli, a jednocześnie mieli najmniejszy dyskomfort. Było tam widać fajne nagleonemy przed chwilą. Poza tym te fikusy coraz bardziej mi się podobają, takie powykręcane, bo one wyglądają tak staro i tak jakoś tak buddyjsko, indyjsko, nie wiem, jakoś pasują mi do tych głów buddy. Ale tutaj widać piękne homalomeny, które znowu są w sklepie dostępne. Kosztują 119 zł. Tutaj jest jeszcze więcej tych aglaonem, i muszę Wam powiedzieć, że zakwitłam i jedna aglaonema, pokażę Wam niedługo w filmie. Byłem w szoku, jak to zobaczyłem. Jest ona trochę zbyt potraktowana słońcem, bo stała na południowym parapecie, no ale o tym powiem kiedy indziej. Spójrzcie na to Taumatofilum sprosanum, które tutaj jest podpisane, oczywiście jako Filodendron Green Wonder. To już jest nie wiem, która nazwa tego Filodendrona Fanban. I jeszcze jakąś jedną ma. W każdym razie jest przepiękny i mam go, siedzi za mną zawsze jak nagrywam przy stole. Bardzo go lubię. Jak kupiłem, to był też tej wielkości i sukcesywnie wypuszcza coraz bardziej złożone liście. A tutaj piękne fikusy Tineke i Belize, przepiękne, zwłaszcza ten Belize, ale tutaj znowu widzimy więcej tych ślicznych taumatofilów. One są naprawdę bardzo okazałe i każdy liść składa się z kilku segmentów i im starsza roślina, tym większe liście i więcej tych palców, tak jakby. No piękny las homalomeny, naprawdę. I tutaj jeszcze strelicje, na dole trochę bluszczu, ale tam te homalomeny śliczne. No i tutaj znowu ten skręcony fikus. A tutaj mamy taką alejkę bardziej roślin popularnych, domowych, często spotykanych, ale trudnych do zabicia co też jest jakąś wartością. Epipremnum Aureum i Zamiokulkas i San Severia. Ale w sumie w drugiej części to już takie ciekawsze. I kalanchoe, ale też widać tutaj piękną peperomię. Peperomię mojej teściowej. <ścoughs> A tutaj mamy takiego zygzaka, ale dosyć drogi. 70 zł. Kurde. No nie dałbym tyle. Naprawdę dużo. Jedyna ładnie kwitnąca kalatea. Zobaczcie tutaj w tym świetle jak widać jej piękne ubarwienie tych liści, tak one się mienią. Dopiero w takim ostrym naturalnym świetle można to bardzo docenić. Ja nie do końca jestem fanem tych roślin ogrodowych w ekspozycjach tych w sklepie, no ale cóż. Tutaj mamy to epifylum bardzo ładne. Te są większe znacznie niż tamto jedno, które widziałem. No za 70 parę złotych. Tu jest jeszcze taki kaktus, nie wiem co to jest za kaktus. Nie znam tej rośliny wcale, no bo jakoś mnie takie interesują za bardzo, ale wyglądają całkiem fajnie w tych wiszących doniczkach. No, ja bym nie przesadzał. <laughs> A tutaj na dole więcej sans, trochę anturiów, zróbmy kulkasy. W sumie nic takiego, jeszcze krasula taka kolorowa. No, też w wiszącej doniczce. Nie wiem, jak ona na dłuższą metę będzie rosła. I kilka strelicji. Dużo strelicji umierających było na półkach śmierci, ale zobaczyłem te lamy, i musiałem, tudzież alpaki, i musiałem po prostu podejść do tych osłonek. I stwierdziłem, że skoro już tak podszedłem, to rozejrzę się, bo dawno nie oglądałem ekspozycji osłonek w Obi, przynajmniej w tym Obi, a tutaj jest chyba większy wybór. No i naprawdę powiem Wam, że niektóre są śmieszne. Trzeba przyznać, że ceny są dość wysokie, ale wybór jest naprawdę teraz też świetny. I no, wiadomo, że trzeba ileś zapłacić za tę osłonkę, ale z drugiej strony ona jest cały czas dekoracją w naszym domu. No, chyba, że schowamy i zmienimy jakieś tam inne kolory, zastosujemy. Ale jak ktoś tak jak ja po prostu wsadza coś na stałe do jakiejś osłonki, no to później długo na nią patrzy. A jak są takie, no, jak widać, różne są gusta. I guściki, dlatego też te słonki są bardzo różne. Niektóre są bardziej takie słodkie, niektóre są bardziej infantylne, niektóre są takie no, trochę tandetne, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę bardzo doceniam tę różnorodność. Ja bym tutaj upolował sporo dla siebie. W sumie muszę się nad tym zastanowić i chyba zainwestować trochę w jakieś takie fajne słonki, kilka sobie kupić nowych, żeby mieć coś ładnego na, dla tych roślin. No bo wiecie. Roślina taka cudowna, a potem stoi w plastikowej doniczce. No i to tak średnio mi pasuje. Ale naprawdę niektóre, no niektóre tak z przymrużeniem oka bym powiedział. No te tu niby kryształy wychodzące ze środka osłonki tak niezbyt mnie przekonują, ale kogoś pewnie tak. No i to dla każdego coś innego. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, który teraz jest w sklepie, bo pamiętam, Dobrze, czasy jak chciałem kupić jakąś ładną słonkę i miałem naprawdę duży problem. Może po prostu gusta się zmieniły. Nie wiem, tutaj te bardzo ładne na górze. Może się coś zmieniło i teraz są po prostu bardziej takie, jak mi się podobają. Nie wiem, albo ja się zestarzałem i teraz mi się podobają inne rzeczy. Ale w końcu mogę powiedzieć, że naprawdę jest z czego wybierać. Napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tym. Poza tym jeszcze powiem wam, że później pójdę na zewnątrz i pokażę Wam więcej jeszcze tych okrotowych. A tutaj mamy niesamowitą roślinę. Jest to paproć drzewiasta. Nie jest to Dixonia Antarctica, niestety, ale najbliższa możliwa opcja, bo jest to jej australijska siostra czy kuzynka. A jest nią Cjatea Cooperi, zwana też pieszczotliwie Olbrzymką Południową. To nazwa Olbrzymka, ogólnie jest polską nazwą całego tego rodzaju Cjatea. Albo Sajafia, jeżeli ktoś by chciał wymawiać to po angielsku. Tak jak analogicznie mamy kalate, a nie kalejfie, tak jak mamy Ciate, a nie sajejfie. <laughs> Dobra, idziemy dalej, bo to już jest śmieszne. Dużo roślin, pięknie kwitnie, Stefanotisy cały czas kwitną, anturia i skrzydłokwiaty. No i są takie duże stromanty. A zobaczcie tutaj, jaka ogromna monstera. To już naprawdę jak w lesie deszczowym wygląda. Tutaj jakieś lasy w słoiku i jest nawet white fusion. Cały czas niezawodnie w Obi i wygląda całkiem zdrowo. Ciekawe jak długo już tam jest i jeszcze na tym słońcu. Widzicie, jakie to słońce jest tutaj naprawdę. Bardzo dużo okien i bardzo mocno operuje słońce w środku. Myślę, że rośliny dzięki temu fajnie rosną. No chyba, że te cieniolubne, bo one raczej na słońcu nie będą dobrze rosły. Zobaczmy, ile kosztuje ta monstera. No za darmo nie jest, ale w sumie jest całkiem duża, więc jakby no coś za coś. Tutaj mamy takie duże noliny. Jeśli chodzi o długość ich włosów, to nie jest szałowa, ale sam pień całkiem, całkiem fajny. I jest tutaj też obok taki Fabian, tutaj Poliskias. On u mnie na słońcu po prostu zawsze cierpi. Mam wrażenie, że on rośnie dobrze zimą, a latem, wiosną, wtedy kiedy ma więcej słońca, to jest nieszczęśliwy. Za to tutaj mamy szczęśliwe kaktusy z oczami yy, i trochę sukulentów. No i może z torczyków falenopsisów, to tak jak zwykle. Tam jeszcze w tle kuszą wandy, już tam idę. Boże, jaki piękny pień tego fikusa, prześliczny, taki pleciony, koronkowy. Cudo. Może z torczyków, ale. A tutaj są te tak zwane jewel orchids, czyli takie kolekcjonerskie storczyki, które w sumie nie są epifitami. No nie będę mówił, że jubilerskie, bo to po prostu śmieszne tłumaczenie, ale w każdym razie są to takie perełki, raczej bym powiedział. No i tutaj jeszcze piękna Wanda. Ja nie mam żadnego z tych Jewel Orchids, dlatego że po prostu nie mam na to warunków, a przynajmniej do niedawna nie miałem, może teraz w tym stuczonym terrarium będzie inaczej. O, no piękne, miałem jeszcze w czasie studiów, kiedyś kupiłem chyba w Netto takie Oncidium, przepiękne. Jak takie żółte motylki. Tutaj przekwitnięta wanda. Tutaj no taka półżywa strelicja. Ta jeszcze jest całkiem niezła, dalej są gorsze. E, ale w sumie miałem Ludisję Discolor, którą też uznają za ten Jewel Orchid, więc w sumie miałem jakiegoś dobra. Tutaj mamy taką umieralnie storczykową bardziej. Za 5 dych ta wanda całkiem no, nie wyglądała na martwą, więc super okazja. Poza tym wychwalano psisów, no nie wiem czy to ktoś kupuje, może tak, ja kiedyś kupiłem w sumie w Ikei na przecenie, jak był lockdown i mieli wszystko zamknąć, to wtedy kupiłem bardzo tanio i w sumie kwitnie mi ten storczyk, więc okay. Tutaj była fajna ta dawalia, łosie rogi, poza tym to tak standardowo nic wielkiego, trochę bananów, te banany są całkiem fajne latem na tarasie, to super. Gorzej zimą, chociaż niektórzy lubią, jakim umierają. Nie wiem nie wiem, jak to inaczej tłumaczyć. No u mnie niestety bez doświetlania nie ma opcji. Może jak ktoś ma bardzo jasno, to one wtedy lepiej znoszą ten okres zimowy. Tu już straszne światło nam się robi. Och sorry. Ale po prostu widzicie, ile tu jest tych okien, a dzisiejsze światło było nie przefiltrowane przez żadną chmurę. O, tutaj jest więcej tego poliskiasa, on jest piękny, ma śliczne liście. W ogóle widzicie te muszki, które tu co chwilę latają, ja teraz dopiero to widzę i mnie po prostu coś strzela. Ta roślina mnie zaszokowała, przepiękna, powiem wam, że nigdy jej nie widziałem na żywo, nigdy. Jest taka, taką palmą, ale widzicie, ma takie nietypowe dosyć liście, bo one są tak jakby grubsze, trochę żółte, przepiękne. No i tutaj kolejny wywijaz. Tym razem taki fikusik. <grytusa> Retusa. Chyba tak. No, ale cena też poważna, więc. <grytusa> a tutaj jeszcze trochę paprotek, jakieś małe palemki, stromante. No i bycza monstera. I zwróćcie uwagę na to, że one jest w doniczce znowu do hydroponiki. one jest w gruzie jakimś, a nie w ziemi i ma nawet wskaźnik, więc niech was nie podkusi, żeby to teraz. Uprawiać jak zwykłą roślinę w ziemi i przesadzać do ziemi. Zajrzyjmy sobie do wnętrza medinili, bo to jest najbliższy kontakt, jaki z nią mam, od kiedy moja już nie żyje. Ach, nie wiem, czy się smuci, czy cieszyć w sumie, bo ciężkie życie. Chciałbym z nią jeszcze raz spróbować i myślę, że zrobię to, ale na zasadzie innej niż do tej pory, bo zastosuję doniczkę hydroponiczną taką z knotem i będzie się sama nawadniać. Może wtedy się uda, bo na razie nic z tego. No tutaj, tak już typowo. Areka, Pachiry. O, i znowu Medinila. Och, moja zmora. Najlepsze jest to, że cały czas wysyłacie mi zdjęcia Medinili, gdziekolwiek ją zobaczycie, czy na wakacjach, czy w sklepie gdzieś. To ciągle dostaję od ludzi zdjęcia Medinili, więc chyba. Wszyscy kojarzą mnie z tą rośliną i to jest masakra, że ja jej teraz wcale nie mam, bo to naprawdę żenujące. A spójrzcie tutaj na te wielkie paliki, porośnięte filodendronem pnącym. No, całkiem, całkiem robią wrażenie, chociaż nie jest to może roślina najbardziej wyszukana, ale z drugiej strony wdzięczna, super rośnie. No i tutaj bardzo gęsto porasta to. O, i ktoś chyba tu porzucił takiego malutkiego. Biednego hibiskuska niebieskiego, znaczy takiego fioletowego. Tutaj nagrywałem półkę śmierci, ale pani coś wykładała, więc też nie chciałem jej przeszkadzać za bardzo, dlatego tylko taki rzut oka. Poza tym, nic szczególnego tu naprawdę nie było, jak widać. Po prostu wszystko w kupie, tak postawione. Nic, żadnych bardzo ciekawych roślin, bardzo dużo takich samych. No i skoro pokazuję doniczki, to stwierdziłem, że pokażę też inne rzeczy, które są tam w dziale roślinnym. To znaczy głównie jakieś wazony szkiełka, które mi się podobały. Zwłaszcza te, które wyglądają jak takie stare szkło. Kolorowe, bardzo ładne, mega. No, też trochę kosztują, ale no wiadomo, że niestety, jak coś jest ładne, to trochę musi kosztować. A w obi czasami zdarza się, że rzeczywiście ładne rzeczy można kupić takie, przynajmniej. W moim guście. Na przykład ta butelka piękna. Taka bania, super. Kiedyś kupiłem taką, właśnie w takim sklepie z rzeczami ze śmietników i z zagranicy. No jest też sporo takich osłonek plecionych, takich pasujących do palm, moim zdaniem najbardziej. Chociaż nie tylko. Czasami bardzo ładnie wyglądają. Moja mama zresztą ma też kilka takich. A teraz jesteśmy już na dworze, i tutaj są takie zewnętrzne. Doniczki. Niektóre naprawdę bardzo ładne. Jestem pod wrażeniem tego, bo swego czasu, jak miałem balkon, to też chciałem kupić sobie jakieś ładne doniczki, yy, takie ogrodowe, i było z tym naprawdę kiepsko. W sensie wybór był słaby, ceny były wysokie, no teraz też są wysokie. Trzeba przyznać, że naprawdę niektóre z tych doniczek mają takie ceny. No ale jest to kawał Donicy. W wielu przypadkach naprawdę piękne te wzory. No, jestem zachwycony. Ja, gdybym miał teraz co urządzać, bym sobie urządził, ale zachwyca mnie ten wybór i to, że można dostosować do naprawdę różnych potrzeb i stylów ten swój wystrój balkonu czy tarasu. Niektóre takie bardziej proste, inne takie bardziej no, na bogato, niektóre bardziej takie naturalne. Naprawdę super. Takie przejścia, gradienty. Niektóre udają trochę takie kamienie, jakieś półszlachetne. No super. A tutaj takie gliniane, udające, znaczy sterakoty, wyglądające jak płatki tulipana. świeżne. Naprawdę ładne. No i duży wybór też takich dekoracji, jakieś głowy i no, te kaktusy takie. Hmm, ciekawe. Chociaż te kolory takie niezbyt naturalne. No ale są tutaj też różne głowy. Buddy, jakieś hinduskie, bardziej bóstwa i, i nawet takie japońskie domki do dekoracji ogrodów japońskich. Są oczywiście też zwykłe terakotowe doniczki, no ale te to znacie to nie ma co pokazywać. Bardziej skupmy się na tych bardziej dekoracyjnych, no bo, no bo wiadomo, że tam to każdy zna i nie ma co. Tutaj widać też takie bardziej kolorowe. Mi się podobają te z fakturą taką wyraźną. O, na przykład ta bardzo ładna, super, taka dosyć elegancka, no bo nie jest bardzo krzykliwa, a jednak ma coś w sobie ciekawego. No i całkiem spora, są też większe, jak widać, ale to już naprawdę strach patrzeć na ceny, bo oh. te też są piękne, piękne. No i te błyszczące, takie, no nowoczesne, bym powiedział. Ja bym sobie nie kupił, ale do niektórych wnętrz na pewno pasują. Odbija się tu wszystko, jak widać, <noise> więc cześć. No a na koniec pokażę Wam jeszcze kilka roślin takich ogrodowo-tarasowych, czyli takich, które są nadal w strefie moich zainteresowań. Oczywiście pokażę tylko te, które mnie zainteresowały, zachwyciły i które uznałem, że warto Wam pokazać. Na początku oczywiście pięknie pachnąca lawenda. Ale teraz zobaczcie coś, co mnie zaszokowało i zachwyciło. To jest Dasylirion ceratifolium, który pochodzi z Meksyku i to wygląda jak połączenie aloesu i trawy. Niesamowity. Naprawdę zachwyca mnie. Jestem w szoku, że coś takiego istnieje. No, to jest po prostu jak jakaś chimera. Niesamowicie piękne. Było całkiem sporo takich różnych palemek. Pokażę Wam to jeszcze później od drugiej strony idąc. Ale teraz przejdźmy jeszcze do drugiej rośliny, która mnie również zachwyciła. I się okazuje, że jest tego samego rodzaju. Jest to Dasylirion longissimum. Po prostu jestem w szoku. Jak to wygląda? Spójrzcie, jest przecudowne. Zobaczyłem to i oniemiałem, po prostu jest to jakaś dla mnie nowość, ale zawsze jak widzę nowości, to jestem w szoku i jestem zachwycony tym, jak natura potrafi stworzyć coś takiego. Oniemiałem. Mówię, Włodek, musimy to zobaczyć, musimy to zacząć z bliska i jakbym chciał takie coś mieć, gdybym miał tylko gdzie to trzymać. Niestety jest to roślina meksykańska, duża, kosztowna, bo kosztowała chyba 1000 zł. A tutaj spójrzcie, to jest roślina, która pachnie... O dziwo, jak lubczyk. <noise> Niesamowite. Nie wiedziałem nigdy jej nie wąchałem, ale przekonałem się sam wąchając i rzeczywiście pachnie jak lubczyk. Fajnie. No poza tym standardowo oleander, który jest zawsze bliski mojemu sercu, bo w mojej rodzinie wszyscy mają oleandry od wielu pokoleń. Przynajmniej od strony mamy. Tutaj mamy jeszcze ośmioletnią palmę, ale naprawdę warto kupić dwunastoletnią, jak już się ma kupować. Ale on jest przepiękny. Wygląda to trochę jak, no nie wiem, w sumie do czego to porównać, nawet. Trochę wygląda to jak cykas, a trochę nie. Jakby ta jego bulwa, ten jego pień. A tutaj jest daktylowiec karłowaty, który jest rzeczywiście karłowaty i jakiś taki, powiem Wam, dziwnie, rachityczny, no wygląda nietypowo, delikatnie. Jakiś taki jest podejrzany. Nie wiem czemu. Tu jeszcze taka karłatka. I oczywiście jest kurkuma, która jest tak piękną rośliną. Szkoda, że jak już te kwiaty padną, to nic ciekawego nie ma. Ale same kwiaty są zachwycające. Kiedyś też je miałem na balkonie i były naprawdę śliczną dekoracją. No i troszeczkę cytrusów, ale niewiele. No bo to już po sezonie, wiecie, już nie kwitną. A te nie mają owoców, więc nie są takie atrakcyjne. Chyba nie mają, przynajmniej takim się nie przyglądałem zbytnio. W sumie mogą być jeszcze malutkie. No i na zakończenie kwiatek dla patronów, którzy wspierają mój kanał. Bardzo za to dziękuję, bo dzięki temu mogę go rozwijać. No i tworzyć tak dużo filmów. A poza tym dziękuję oczywiście wszystkim widzom, którzy regularnie odwiedzają mój kanał, subskrybują go i oglądają filmy, zostawiają lajki, komentarze. Będę wdzięczny za lajka pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. No i napiszcie mi w komentarzu, która z roślin najbardziej Wam przypadła do gustu i która doniczka albo osłonka, bo tego też jestem bardzo ciekaw. Do zobaczenia w następnym odcinku.